Wszyscy tu siedzący wiemy, że Polsce pieniądze z KPO są potrzebne. Chyba nikt tego nie kwestionuje. Niemniej nie wszystko jest na sprzedaż. Praworządność jest jedną z takich wartości. Mam nadzieję, że zeszłotygodniowe zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, procedowane przez Senat, które poparte zostały także przez senatorów partii rządzącej, będą miały pozytywny wpływ na niezależność polskiego sądownictwa. Już wkrótce jednak przekonamy się, jakie są w tej mierze rzeczywiste intencje polskiego rządu. Jeżeli zmiany senackie zostaną odrzucone przez pisowską większość w Sejmie, to będziemy pewni, że z komisji i z pani osobiście okrutnie sobie zadrwiono. Głęboko wierzę, że pieniądze z KPO popłyną do Polski dopiero, gdy spełnione będą kamienie minowe. Inaczej komisja będzie pozwalać na szerzenie się w moim kraju populistycznej nagonki na Unię, podsycanej nieustannym podważaniem wolności i praworządności. Będziemy się więc przyglądać, jak komisja będzie postępować. Proszę być pewną, pani przewodnicząca, że także i my tutaj w parlamencie umiemy grać wabank. Dziękuję. Vielen Dank.